To, co ze mną można zobaczyć, to przygotowanie się do walki Mariusza, czyli naszego filmowego Lamberta. I jesteśmy na planie Pół wieku poezji później. Czy do ciebie? Jesteś reżyserem projektu Pół wieku poezji później. Dlaczego właśnie taki projekt? Dlaczego taki projekt? Ja to już, szczerze mówiąc, zakochałem się w całym uniwersum Wiedźmina, w historii Geralta z Rivii, w tym, co się wydarzyło zarówno w książkach, jak i w grach, nawet w komiksach, czy słynnym filmie z 2001 roku Marka Brodzkiego i serialu. I pomyślałem, jak zachłysnąłem się Wiedźminem bardzo późno, bo w wieku chyba jakichś 19-20 lat na pierwszym roku studiów, pomyślałem, czy jest jakiś współczesny, fajny film. Znalazłem film, który może i był fajny, ale nie był współczesny. Pomyślałem, no, chcę obejrzeć, to zrobię sam. No i w zasadzie z takiej dosyć prozaicznej przyczyny narodziło się Pół wieku poezji później. Było trochę problemów w powstawaniu filmów, ale jak myślisz, wychodzicie już na prostą? Tak, nie wiem, czy nazwałbym to problemami, raczej naturalnymi turbulencjami dla filmów niezależnych czy wręcz fanowskich. Prosty przykład jest taki, że nasz finalny budżet zebrany po trzech składkach z crowdfundingowych i z wkładów własnych jest niższy niż 100 tysięcy złotych, co prosto można przeliczyć na około jeden normalny dzień zdjęciowy filmowy w Polsce. Jest dużo przeszkód, faktycznie przekładaliśmy premierę parę razy. Nie dlatego, że coś nie wyszło, a dlatego właśnie, że mogło wyjść coś więcej. Pomyśleliśmy, że skoro możemy mieć więcej ludzi, większe możliwości zrobić fajniejsze sceny w lepszych lokacjach, wydłużyć metraż filmu, to czemu nie? Czemu tego nie zrobić, skoro fani Wiedźmina na to zasługują? Dlatego postanowiliśmy wydłużyć metraż filmu finalnie do pełnego metrażu. Super, a teraz kolejne pytanie. Czy sceny z efektami specjalnymi będą w pokroju Złotego Smoka, już legendarnego z Wiedźmina? Ciężko mi porównać, ponieważ nie będziemy mieli nawet srebrnych ani czerwonych smoków, ale odnośnie efektów rozumiem, do czego zmierzasz. Postawiliśmy sobie jedną zasadę, że lepiej mieć mniej fajnych efektów niż całą masę średnich czy wątpliwych. Postanowiliśmy, że efekty CGI i VFX będziemy używać wyłącznie wtedy, kiedy będziemy pewni, że będą one wyglądały przyzwoicie i scena na tym nie straci. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam Gizla. Co cię skłoniło do wzięcia udziału w tym projekcie? Ludzie, którzy ten projekt rozkręcali. Chłopaki, no. Kubuś i tak dalej. No i do samego sam pomysł mnie urzekł i forma pracy. To, że to jest takie pospolite ruszenie, że wszyscy robią to dla samej sprawy, że nie wiem, że pieniądze są zbierane w internecie i że to ludzie chcą, żeby ten projekt powstał, wiesz, no wiele rzeczy. No i sama licencja Sapkowskiego, wiadomo. Zagrać Wiedźmina to jest fantastyczna sprawa. A identyfikujesz się trochę z Lambertem? Wiesz co, Lambert jest obdarzony takimi fantastycznymi dla aktora cechami charakteru. Jest wredny, zgryźliwy, złośliwy, jest pijakiem, łobuzem, a zarazem jest postacią, która ma jakiś swój kodeks zachowań i tak dalej. No i wiesz, no to jest dla aktora super atrakcyjna robota. Dla kobiet zresztą taka postać też jest atrakcyjna. Kobiety lubią łajdaków. Co zrobić? No co zrobić? No ale to każdy popełnia swoje błędy. Każdy z nas po prostu. A jakie plany dalsze? Powiem, że bardzo prężnie działasz w teatrze. No w teatrze to pracuję cały czas, ponieważ jestem aktorem w Teatrze Dramatycznym na etacie w Warszawie, więc pracuję cały czas, nie tylko tam. Bardzo różne ciekawe rzeczy mam do zrobienia. Polecam Józef Bem, na przykład musical o renegatach i patriotach w Syrenie. Świetny spektakl na przykład. No, ale nie tylko. W filmie. Pracuję w tej chwili w trzech różnych projektach filmowych, więc no, tak jest gęsto. Dziękuję bardzo. Się pracuje przy scenografii na tak niskim budżecie, bo jednak wiadomo, że Wiedźmin, czyli Pół wieku poezji później, jest bardzo wymagającą produkcją, jeśli chodzi o scenografię. A tutaj niestety pieniążków brakuje. Tak, brakuje bardzo dużo pieniędzy. Dlatego przez ostatnie dwa tygodnie staraliśmy się odzyskać materiały z wszystkich możliwych
miejsc, głównie od znajomych z działek, rozbijając europalety przez 4 dni, co było naszym głównym tutaj źródłem materiałów drewnianych. No i było bardzo ciężko. W sumie to była ta lokacja, była najcięższa z wszystkich projektów w ogóle, jakie kiedykolwiek robiłem. Z racji tego, że brakowało nam też ludzi, no i musieliśmy przez 3 dni wnosić wszystko na górę. Jedna osoba jest w stanie wnieść około 6 dużych desek. Lokacja jest cała z drewna, więc straciliśmy na to bardzo dużo czasu, dużo poświęcenia. No ale czegoś się nie robi dla dobra sprawy, prawda? Efekt jest świetny, wszystkim się podoba. No właśnie, teraz chodźmy pokazać twój efekt pracy. Tak, a akurat teraz zrobiliśmy bałagan, więc nie ma co pokazywać, ponieważ tutaj mam komnatę rozwaloną przez najemników, która już była grana. Musieliśmy zasłonić wszystkie ściany, które mają fragment tynku drewnem. Znaczy musieliśmy, takie było nasze założenie. Zrobić freski, które są tutaj runy, zbić regały, zbić stoły, zasłonić trawersy drewnem, wymyślić stoły alchemiczne, zebrać bardzo dużo wszystkich butelek, buteleczek. To wszystko pożyczaliśmy od znajomych, w piwnicach szukaliśmy swoich, bądź wypożyczaliśmy ze szkół. Co jeszcze? No większość rzeczy pochodzi też z mojej rekwizytorni i Dominika, gdzie to gdzieś tam się zbierało przez lata i z myślą o tym, że będzie Wiedźmin dalej kręcony, na przykład kładaliśmy na bok, tak? Także teraz mamy sytuację taką, że przyszli najemnicy. Scenografia. Do pracy.